Czekaj, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na wielki przegląd aktualnych promocji w Rossmanie. Promocje obowiązują od dziś, czyli od 19 kwietnia do 6 maja włącznie. Także kolejna gazetka i kolejny przegląd promek pojawi się 7 maja. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszko w komentarzu i oglądamy. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od podkładów i mamy tutaj L'Oréal Paris True Match Nude. Nadal jest on na mojej liście, jestem ciekawa tego kosmetyku, jeżeli macie, to dajcie znać, dlatego że tutaj tych odcieni jest mniej niż klasycznego L'Oreala True Match, który też w promocji jest. Także ja jestem ciekawa właśnie, jak te odcienie wypadają. Tak jak tutaj na przykład mamy 2 do 3 light, więc jeżeli macie ten podkład, to dajcie znać, jak z tymi kolorami jest. Klasyczny True Match również w tej promocji jest. Tutaj mamy o wiele więcej kolorów, więc podejrzewam, że będzie o wiele łatwiej gdzieś tam ten kolor dobrać. Ja kiedyś True Matcha miałam, także on był całkiem ok. Mamy też Max Factor Facefinity. To jest podkład, który czeka cały czas na mój test. Może to w końcu się uda. Zobaczymy, jak tam z czasem. Ma być to podkład kryjący. Też z serii Facefinity mamy podkład w pudrze, kryjący matowy. I zobaczcie, tutaj mamy całe takie opakowanie, ale Max Factor wprowadził też same wkłady, więc można kupić te 8 zł taniej ten wkład. Także na przykład jeżeli macie jakąś taką paletę magnetyczną, to też możecie go tam włożyć, niekoniecznie musicie mieć właśnie tę paletkę z lusterkiem, która jednak te 8 zł więcej kosztuje. A jak ją macie, to potem nie musicie kupować kolejny raz, tylko możecie sobie potem kupić na przykład sam ten wkład i go po prostu wymienić. Mamy też od AA Ideal Match, nigdy go nie miałam, także nie wiem, jak on się tutaj sprawdza. Jest też podkład w pudrze, czyli puder kryjący moim zdaniem, chociaż też przetestowałam, jak on wygląda sam na tej twarzy. Test na kanale jest. I to jest spoko opcja, chociaż ja jednak wolę używać jako puder kryjący po prostu. Dalej mamy Maybelline Fit Me, podkład rozświetlający. Ale jest też wersja matująca, tutaj mamy różnicę w opakowaniach. Były one fajne, ale dawno ich już nie miałam, także może kiedyś do nich wrócę. Jest też rimmel Kind and Free, on też u mnie czeka cały czas na test. Ja jeszcze go kupowałam za 19,99, także trochę ta cena wzrosła w promocji. Zobaczymy, jak on się mi sprawdzi. Widziałam ostatnio właśnie, że ten podkład od Miss Sporty jest teraz bardzo promowany, bo widziałam właśnie dużo kampanii sponsorowanych i gdzieś tam powiem Wam, że mi on nie do końca się sprawdza. On jednak mi się waży na brodzie. Zobaczcie sobie, jak wygląda u mnie w teście, ale właśnie na dłuższą metę no to tego podkładu nie polecam. Ale jest też wersja match. Tej nie miałam. Jestem też ciekawa, jak ona działa. Może kiedyś też przetestuję. Mi się na pewno sprawdza podkład z Miss Sporty Camouflage. On się chyba tak nazywa. W każdym razie, jak on jest w promocji, też Wam o nim zawsze mówię. Jest też podkład w pudrze od Lovely. Ja go kupiłam, także też test będzie niedługo. Zobaczymy, jak on się będzie nam sprawdzał. Jest chyba w 3 różnych odcieniach, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy też podkład od NYXa, Can't Stop, Won't Stop i on też na mojej liście jest, bo podobno jest bardzo dobry. Eveline Wonder Match Lumi to jest podkład rozświetlający, on mi się waży też na brodzie po dłuższym czasie. Czasami się waży, czasami mi się nie waży, no zależy. Jak nałożę bazę fotofinish ze Smashboxa, to już mi się nie waży. Więc tutaj tak czasami różnie bywa z tym podkładem. Natomiast z Eveline Wonder Match tym klasycznym takiego problemu nie mam. Więc ja zbyt często po niego nie sięgam, chociaż tutaj mamy SPF 20, więc to też zawsze fajna opcja, fajny dodatek. Myślę, że jeżeli nie macie problemu z ważącymi się podkładami na brodzie, no to możecie sobie go spróbować, bo ogólnie jest fajny, on ładnie wygląda nareszcie u mnie twarzy, tylko ta broda. Także no. Mamy fajny też podkład Better Than Perfect. Uważajcie, bo już 0,5 odcień wchodzi i on jest o wiele ciemniejszy niż 0,1, więc jeżeli używacie 0,1, to na 0,5 się nie rzucajcie, dlatego że jaśniejszy on nie będzie. Zobaczcie sobie test właśnie tego nowego koloru. No niestety, coś tam namieszali z tą kolorystyką, ale sam podkład jest fajny. Niby jest kryjący, ale ja uważam, że on ma lekkie krycie. On jakichś dużych problemów Wam nie ukryje. Ale ogólnie na co dzień, czy jeżeli dokładacie sobie na przykład krycia korektorem lub tego krycia mocnego nie potrzebujecie, to jak najbardziej jest ok. Perfecta Glow Adapt, jego sobie przetestowałam i powiem Wam, że bardzo mnie zaskoczył. W filmie też będzie na pewno. I to jest tani podkład, a bardzo przyjemny. Jeżeli tylko odcień Wam będzie pasował, chyba że macie rozjaśniacz,
no to tutaj nie ma problemu, no to polecam. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie kryje i bardzo ładnie wygląda. Mamy też rozjaśniacze, ten najnowszy rozświetlający, którego test na kanale jest, no i ten też klasyczny. Ten klasyczny jest troszeczkę tańszy, nawet sporo tańszy, bo 11 zł jest tańszy. Także jeżeli nie zależy Wam na takim rozświetleniu, to bierzcie sobie ten rozjaśniacz, no bo dodacie go tak naprawdę do wszystkiego. On tutaj właściwości podkładu nie zmienia. Mamy też nam Dewy podkład, dajcie znać, jeżeli go używaliście. Jest też ta wersja Flawless, też muszę kiedyś kupić, bo po prostu mnie ciekawi. Mamy podkład od Stars from the Stars, podobno jest świetny, też od Was słyszałam, że jest świetny. U mnie niestety już 01 była wykupiona, także będę musiała zamówić na stronie. Jest też krem tonujący od Bourjois, to też bardzo mnie ciekawi, jeżeli ktoś z Was używał, to dajcie koniecznie znać. Przejdźmy teraz do baz pod makijaż i mamy tutaj taką bazę z filtrem, tu jest SPF 30 od Max Factor, także fajnie gdzieś tam dołożyć jeszcze ten SPF dodatkowo. Są też bazy od AA, różne, tutaj akurat nawilżająco wygładzająca. Są bazy Fit Me, tutaj matująca, jest jeszcze fioletowa, czyli rozświetlająca. Baza przedłużająca trwałość makijażu, tutaj propozycja od Rimmela. No i oni mają też wersję matującą. Baza serum nawilżająca, wygładzająca z elektrolitami od NYXa. Słyszałam bardzo dobre opinie, także może warto będzie ją kiedyś przetestować. Produkt, który już jest bardzo długo na rynku, to te Magic Drops od Eveline. Ja nigdy nie używałam jakoś do tego produktu, akurat mnie nie ciągnie, więc raczej go testować nie będę, ale jeżeli jest jakiś świetny, no to napiszcie. Nowa baza od Eveline, czyli ta seria Better Than Perfect. Tutaj 45-49, ale 30 ml myślę, że nie jest najgorzej. Są też bazy od NAM, tutaj na przykład taka wygładzająca, a tutaj druga jest wygładzająco-korygująca. Także ciekawe, czy ma jakiś kolor? Nie wiem. Myślę, że to jest coś ciekawego. W ogóle NAM ma dużo baz, bo mamy też rozświetlającą, zobaczcie, wygląda jak podkład. Mamy też super lekką bazę, która również wygląda jak podkład. Mamy też bazę super odżywczą, jakąś taką bardziej olejową chyba, bo tutaj mam napisane Oily Vitamin Booster. To trzeba będzie uważać, bo jak nałożycie na to podkład na bazie wody, no to wtedy ważenie się jest murowane. Więc sporo tych baz teraz jest przecenionych. Dajcie znać, jeżeli którąś z tych baz mieliście. Zobaczmy, jakie mamy korektory. I tu na przykład L'Oreal True Match. Oczywiście, jak podkład, to i korektor przeceniony. Jest też coś od Max Factor, a nawet dwie propozycje. I właśnie tę drugą mam, ale jeszcze nie używałam. Już mówię o tym, bo długo te dwa kosmetyki mam i jakoś tak nie mogę się zebrać do testów, bo tych nowości jest teraz tyle, że ciągle coś wychodzi i tak ciągle przekładam. Mamy też korektor od AA, nawilżający. Jest też korektor Fit Me od Maybelline. Mamy coś rozświetlającego z SPF 25 od Rimmela. To też bardzo ciekawie brzmi. Korektor i rozświetlacz do twarzy od Rimmel, więc podejrzewam, że to jest jakiś korektor rozświetlający. Jest też Naturally Perfect korektor, bardzo przyjemny. Test na kanale też jest, ale ta cena trochę jest wysoka, mi się wydaje teraz, że w tej cenie jednak da się kupić coś lepszego. Jest też przeceniony ten najnowszy korektor od Lovely. Postaram się go jak najszybciej przetestować, bo on właśnie czeka. To jest Mousse Concealer, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta konsystencja wygląda. NYX Can't Stop Won't Stop był ok, używałam go kiedyś, ale ponownie nie wróciłam. Może teraz gdzieś tam do niego będę chciała wrócić, zobaczymy. Także zobaczymy, może do niego wrócę. Jest też Eveline Wonder Match Lumi, on jest ok, ja go lubię używać, mam już końcówkę. Jest też Liquid Camouflage, tutaj myślę, że jest mocniejsze krycie niż w tym Lumi. I też go bardzo lubię. Jedyne, co mi przeszkadza, to ten zapach, ale ostatecznie on się ulatnia. Jest też korektor ultra lekki, wegański od NAM. I patrzyłam na niego dzisiaj w Rossmanie. Może się na niego skuszę, kiedyś zobaczymy. Jest też NAM Pro Shaping. Bardzo fajny, ale bardzo podobny do tego Eveline. A Eveline jest jednak tańszy, ten Liquid Camouflage. NAM Chrisless, powiem Wam, że nie zrobił na mnie szału. Próbuję go zużyć do końca, jakoś mi nie idzie, nie sięgam po niego zbyt często, nie polubiliśmy się za bardzo. Natomiast z tym Stars from the Stars, ojej, uwielbiam, polecam Wam bardzo w tej cenie, myślę, że jeden z lepszych korektorów, tutaj test na kanale też jest. Świetny, po prostu jest świetny. Przechodzimy do pudrów i mamy tutaj L'Oreal Paris True Match, tutaj jest to puder z kolorem. Są też pudry Fit Me, wiem, że Wy polecacie często te pudry, mamy tutaj wersję transparentną, są też wersje z kolorem. On ma tutaj nam ukrywać pory. Z serii Kind & Free również mamy puder.
i też na to wychodzi, że on jest z kolorem. Puder Naturally Perfect, ja mam 001 i powiem Wam tak, on bardzo mocno nie utrwala, ale jest lekki. Ogólnie lubię po niego sięgać, ale w takich makijażach, kiedy zbyt długo tego makijażu nie noszę. Jeżeli mam wyjść na cały dzień, no to sięgam po coś mocniejszego. Ale jeżeli nie szukacie bardzo mocnych pudrów, bo Was na przykład przesuszają, no to ten jest fajny. Ogólnie całkiem przyjemny, zobaczcie sobie test. Mamy też te pudry prasowane od Lovely. Są też pudry od Everline, tutaj na przykład ten najnowszy pod oczy, też zobaczcie sobie test. Powiem Wam, że przy dłuższym używaniu podoba mi się on. Nie zawsze mi się chce nakładać puder pod oczy osobno inny, ale jeżeli lubicie to robić, to ten jest naprawdę bardzo fajny. Uważam, że jest lepszy od tego Maxineczki. Jest też rozświetlający puder od Everline. Tutaj uważajcie, bo on bardzo mocno świeci. No, ja go użyłam, on był bardzo ciekawy. Drugiego takiego na rynku moim zdaniem nie ma, ale tutaj nie ma drobin. On daje takie metaliczne wykończenie. Więc na całą twarz mi się wydaje, że to jest za dużo, ale gdzieś tam na boki twarzy, pod oko, spoko. Ale to jest bardzo specyficzny produkt, uważam, że godny polecenia, ale specyficzny, więc nie dla każdego. Zobaczcie sobie w teście. Są też poprzeceniane pudry od NAM, na przykład ten rozświetlający. Jest też taki na przykład puder pod oczy, mamy też puder bez talku i one wszystkie w okolicach tak 28-31 zł kosztują. Ten pod oczy jest chyba najtańszy. Także ogólnie wszystkie te pudry są przecenione. Wszystkie pudry od Stars from the Stars również są przecenione. Tutaj akurat wzięłam puder pod oczy i puder Blur. Na ten puder Blur jedna z Was mnie namówiła i właśnie go kupiłam. I kupiłam jeszcze gąbeczkę, którą też Wam dzisiaj pokażę. Także takie małe zakupy zrobiłam na tej promocji. Zobaczymy, jak ten Blur mi się sprawdzi. No i szykuje się test Stars from the Stars. Jeśli chodzi o bronzery, to jest bida. Tak można to ująć. Dlatego, że nic nie ma w promocji za bardzo. Powiem Wam, że to lipa jest. Mamy tu na przykład City Bronzer. On jest fajny. Więc jeżeli by się Wam bardzo spieszyło jakiś bronzer kupić, to może ten. Jest też bronzer od Miss Sporty. On jest ciepły, więc nie każdemu będzie pasował, ale mi się podoba. Też w teście jest, możecie zobaczyć, jak wygląda u mnie na twarzy. I mamy też bronzery, pudry brązujące od Altery. No nie wiem, jakoś Altera mnie nie przekonuje, chociaż mnie ciekawi, więc może kiedyś kupię i przetestuję. Także jeżeli chodzi o bronzery, to tym razem nie ma za bardzo czego szukać. Za to róży? Róży jest, słuchajcie, sporo. I mamy tu na przykład te genialne róże Wonder Blush. Widzę, że w ogóle jakiś nowy odcień się tam szykuje. Ogólnie w AA Shop jest bardzo dużo nowości. W każdym razie mamy tutaj ten róż. Test jednego odcienia też na kanale jest. Bardzo fajne róże. Bardzo mocno napigmentowane. Te róże też bardzo lubię. Ich jest 4-5 odcieni, jakoś tak. Bardzo przyjemne, ładnie wyglądają, super są napigmentowane. Te róże do policzków też są piękne. W aplikacji wyglądają strasznie. Wyglądają jak bronzery, ale na żywo piękne są. Więc no tutaj krzywdę im zrobili. Są też te róże w sztyfcie. Widziałam, w Rossmanie już u mnie są. Zobaczcie sobie test. Ja mam odcień 02 Tulip. Genialne też te róże są. Ten róż w płynie, nie miałam go. Z tej serii mam bronzer. Nie zrobił na mnie wrażenia jakiegoś turbo. Jest ok, ale ja nie lubię tej formy po prostu nakładania. O, i ten Smart Jelly też jest świetny. Też na kanale test jest. Ja mam odcień 01, a jest jeszcze 02 na pewno. Świetny, świetny, świetny. Teraz już miałam okazję go użyć kilka razy, więc nadal podtrzymuję, że jest genialny. Jest też róż do policzków Talc Free, więc to też może być fajna opcja. On jest właśnie sypki, jak widzicie. Rozświetlacze. I tutaj mamy rozświetlacz w płynie, który jest ogromny wielkości podkładu. Myślę, że jeżeli nakładacie gdzieś tam na ciało też rozświetlacze, na przykład idąc na wesele czy jakąś inną imprezę, no to można sobie taki kupić. Ten rozświetlacz ubóstwiam, uwielbiam, polecam, na kanale test jest. Piękny jest, po prostu jest piękny. Mamy też Rimmel Highlight i powiem Wam, że patrzyłam na niego już nieraz w drogerii, ale jakoś tak on nie do końca mnie zachęca, więc jeżeli go macie, to dajcie znać, jaki daje efekt. Miss Sporty Instaglow to jest bardzo fajny też rozświetlacz, chociaż lżejszy niż na przykład ten od AA, to znaczy lżejszy w blasku, w swojej mocy. Ale używam go na co dzień, lubię. Mamy też nowy rozświetlacz Star Glow od Vibo. Czyli taki kremowy rozświetlacz. Mamy też te kropelki od Vibo z najnowszej kolekcji. Mega są. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w teście. Bardzo, bardzo mocno błyszczą. Ogólnie udany kosmetyk moim zdaniem. Jest też taka wersja kropelek, starsza, mi się wydaje, o wiele, o wiele. No bo ten kosmetyk już jest długo na rynku. Nie miałam go nigdy. Bardzo lubię też te małe Vibo Diamond Illuminator rozświetlacze. Też kiedyś się nimi bardzo, bardzo zachwycałam. Miałam ze 3 odcienie.
Więc jest tutaj co wybierać, jeżeli chodzi o rozświetlacze. Może dlatego, że wiosna, lato idzie, to może dlatego tutaj poszli jednak w rozświetlacze. Zobaczmy, jakie mamy cienie. I jeżeli chodzi o cienie, to też baza by się czasami przydała. Także mamy taką bazę od Stars from the Stars. Jestem też jej bardzo ciekawa. Są cienie płynne od Max Factor, różne odcienie. Są też te nowe palety od AA. Dużo nowości od AA. Tu akurat wybrałam taką brązową. Bardzo ciekawi mnie ten błysk. Ja jeszcze u siebie w szafie nie widziałam, więc jeżeli będą już te palety, to muszę zobaczyć te stery. Bo są chyba trzy wersje kolorystyczne. Mamy też taką dużą paletę od Maybelline. Są też Color Tattoo, kultowe, te kremowe cienie. Mamy też cienie w sticku i ten najjaśniejszy też mnie bardzo ciekawi, bo może być super do rozświetlania kącika. Są też te Gwibo glittery. Test tego konkretnego koloru na kanale jest. I powiem Wam, że ja bym pominęła. Zobaczcie dlaczego. Są też farby do twarzy. Te właśnie kolorowe i te w neutralnych odcieniach. Podobno są fajne. Są też te czwórki od Vibo. One też ładnie wyglądają. Jest też cień Topper. Kupiłam. Zobaczymy. Akurat te cienie od Eveline matowe lubię. Ten błysk jest ok, ale bez szału. Są też palety od Stars from the Stars. One też ładnie wyglądają. I ten cień muszę kupić, bo jestem ciekawa, jak on wypadnie w stosunku do Bobbi Brown. Wygląda bardzo podobnie, więc może będzie dawał podobny efekt. Są też cienie kremowe najnowsze z tej samej marki. Ten odcień wygląda na taki bardzo oryginalny. Są też cienie w płynie od Stars from the Stars. Zobaczymy, użyję na pewno na jakimś szorcie. Są też te nowe cienie od Pupa. Też ładnie wyglądają. Mamy też pojedyncze brokaty od Stars from the Stars. Są trzy różne kolory. Też myślę, że na jakimś szorcie użyję. Przejdźmy sobie do eyelinerów. I mamy tutaj liner na przykład szary. Jest też czarny i brązowy z tej serii, ale szary mnie bardzo ciekawi. Są też od Bourjois linery, są kolorowe linery, cienie od Rimmel. Mamy też Million Dollar od Vibo, podobno bardzo fajny liner. Jest też brązowy liner od Vibo, to też wydaje mi się jest nowością. Kolorowe linery od Vibo, test na kanale jest, polecanko. Jeżeli Was interesują takie szalone odcienie, to jak najbardziej polecam. Są też kolorowe, jak i czarne linery od NYXA z tej serii Epic Wear. One są w kałamarzu, jak dobrze pamiętam. Jest też liner w pisaku od Stars i jest też opcja z kredką, także dwa w jednym, jeżeli używacie kredki też. No to myślę, że fajny kosmetyk, jeden. Więc jeżeli na przykład Wam się kończy liner i kredka, no to można kupić taki jeden kosmetyk. Ten liner też muszę kupić. Z jednej strony jest czarny, z drugiej strony jest szary, jak dobrze pamiętam. Taki brokatowy, więc muszę go przetestować. Ten liner też sobie przetestujemy na jakimś shorcie albo w filmie. Zobaczymy, bo go mam. Są też brokatowe linery od Stars. Muszę też użyć. Zobaczymy, bo cena jest ekstra 11,99. Także spodziewajcie się też shortów, bo shorty są codziennie. Są też kredki od Maybelline. Różne kolory, tu akurat niebieska. Jest też seria Tattoo Liner. Tu akurat taka jasna kredka, są też różne inne odcienie. Z Bourjois też mamy coś. Od Miss Sporty są różne, między innymi ta biała. Jakoś tak skupiałam się na tych białych, które gdzieś tam powiększają nam oczy, jak sobie dały na linię wodną. Także od Miss Sporty też jest taka. Jest też od Lovely, bardziej beżowa. Są też kolorowe kredki od Lovely. Mamy też od NYXA dużo, dużo różnych odcieni. I to są chyba nowe kredki. Czas na tusze. Jak używacie baz pod tusze, to mamy coś od Rimmel i od Lovely. Jeżeli macie te tusze, te bazy pod tusze, to dajcie znać, jak wypadają. Jest najnowsza panorama od L'Oreal i ja ją mam. Będę ją testować teraz, więc dam Wam znać, czy warto. Jest też Telescopic Lift. Jak chcecie, zrobię Wam porównanie, bo ten Telescopic Lift też tutaj mam. Jest też z serii Telescopic taki cieniutki tusz. Ciekawy. Max Factor 2000 kalorii, wszystkie wersje są przecenione. Te od AA tusze są również w promocji. One są w wielu wersjach. Tutaj akurat czerwona. Mamy też Maybelline. Bardzo lubię właśnie ten tusz. Seria Colossal też jest przeceniona. Nowość od Bourjois też bardzo ładnie wygląda. Mamy też od Rimmela taki większy tusz, jeżeli chodzi o szczotkę. Też podobna szczotka jest od Miss Sporty. Mamy też kultowy Lovely Pump Up. Jest też wersja Eye Catching od właśnie Lovely. Bardzo fajny Eveline Fiberlast. Myślę, że jeden z lepszych tuszy. Jest też ten najnowszy tusz od Eveline. Zobaczcie sobie na moim kanale test. Też go dzisiaj mam na właśnie rzęsach. Uważam, że bardzo, bardzo fajny tusz. Ten też jest ekstra. Jeżeli szukacie brązowego tuszu, to polecanko. Mamy też taki właśnie cieniutki
tusz rozdzielający, wydłużający. Myślę, że super też będzie do dolnych rzęs. Te połówki uwielbiam, też Wam tutaj polecałam, też na kanale Wam pokazywałam już kilka razy, więc Wam polecam. Są też na pasku, takie wiecie, totalnie długie te rzęsy, a te są połówki. Mamy też z Lovely kępki, jest też od nich klej, teraz się sezon ślubny zaczyna, weselny, więc myślę, że to też może Wam się przydać. Od Kiss są też właśnie takie kępki, dosyć duże, podwójne, więc też ciekawie. Są też całe rzęsy na pasku od NAM. Czas na kosmetyki do brwi i mamy tu też na przykład taki marker w pisaku z końcówką innowacyjną. Jest też kredka od Bourjois. Mamy też pisaki od Rimmela na przykład, są też kredki od Rimmel, które wyglądają na takie bardzo właśnie precyzyjne. Jest też coś od Lovely, całkiem przyjemne, mamy tutaj trzy produkty w jednym, i żel, i puder, i kredkę. Jest też kredka taka od Lovely, coś od Eveline. One są fajne, te kredki od Eveline, tylko trzeba trafić z kolorem. Mamy nowość, czyli żel do brwi od Maybelline. Zobaczę, może też będę miała okazję przetestować, zobaczymy. Jest też tusz do brwi od Bourjois, jest też klej od Lovely, on wygląda na taki z kolorem, ale czy tak jest? Nie wiem, powiem Wam. A nie, bezbarwny z tyłu jest napisane, czyli nie ma koloru. Jest też taki tusz właśnie, zobaczcie, jest taką końcówką podobną jak tutaj na początku widzieliśmy, więc ciekawe. Są też kleje od NYXa, transparentna wersja i ta z kolorem, te z kolorem są super. Mamy też żel od Eveline, podobno całkiem dobry. Tutaj to mydełko mi się nie sprawdziło, ale wyszła brązowa wersja, może ona będzie lepsza, ciekawa jestem. Są cienie od Rimmel, to na pewno Wam wystarczy na bardzo długo. Pielęgnacja ust. I mamy tu na przykład masełko, na przykład biała czekolada, są różne wersje, ale to brzmi dobrze. Są też takie lip smakery, mam jeden, ciekawa jestem, myślę, że możemy przetestować na shortach. Jest też taki balsam od Bielendy, mamy też lip smaker Coca-Cola. Jest też Fanta, więc no ciekawa jestem. Dajcie znać, czy one tylko mają taki smak w tym typie, czy też nawilżają. Nigdy nie miałam. Są blisteksy, na przykład taka wersja. Jest też balsam od AA. Mamy też taką maseczkę. Jak ktoś nigdy takich maseczek nie miał, to akurat fajnie, można przetestować. 2 złote. Mamy konturówki Lovely, także przechodzimy już do kolorówki, jeżeli chodzi o usta, bo pielęgnacja się już skończyła z tych fajnych. Kredki i Varieté, najlepsze moim zdaniem. Trzymają się niesamowicie, bo są żelowe. Też są konturówki od Stars. Mamy też te zestawy od Max Factor, podobno też świetne. One są dwuetapowe. No, wydaje mi się, że ta pomadka jest nowa od AA. Także kolejna nowość z tej marki. Super Stay Vinyl Ink, też bardzo przyjemne. One nie zastygają, bo mają też takie wykończenie błyszczące, ale i tak trzymają się bardzo dobrze, jak właśnie na te pomadki, takie, które nie zastygają. Mamy też coś od Bourjois, konturówka i szminka do ust 2 w jednym. O, te też pomadki się bardzo mocno trzymają, Smooth Whip. Różne odcienie, nawet takie szalone są. Też pomadki fajne od Eveline, takie wiecie, klasyczne. Są też takie, w ogóle mają ładne opakowania te pomadki od Stars from the Stars. Bardzo ładnie wyglądają. Są błyszczyki też, na przykład L'Oreal ma tu coś ciekawego. Z Max Factor mamy taki w tubce, który ma też nawilżać przy okazji. Nowość, czyli Max Factor 2000 kalorii, tam sporo tych odcieni jest. Mamy też Rimmel Oh My Gloss, tutaj z olejkiem arganowym. Jest też coś od Miss Sporty, Lovely nowość też jest, H2O Lovely, czyli hity. Jest też taki błyszczyk od Lovely, również te najnowsze, Lovely West Coast Vibes, bardzo też przyjemne. Jest też ten olejek, który również muszę przetestować, mam go. Są też te najnowsze właśnie Duck Plump błyszczyki od NYXa. Błyszczyk kremowy od Eveline, on ma bardzo dużo pigmentu, też na kanale tutaj test jest. Są też olejki od Stars, 3 różne rodzaje, jak dobrze pamiętam. Mają też oni błyszczyki, które bardzo ładnie wyglądają, bo patrzyłam na nie w szafie. Zobaczmy sobie jeszcze akcesoria. I tu mamy pędzle od More For Care, to jest podmarka AA, jak dobrze pamiętam. Są różne właśnie te pędzle, ale tutaj akurat wybrałam ten do rozświetlacza. One wszystkie mniej więcej właśnie około 20 kilku złotych kosztują. Są też For Your Beauty pędzle przesadzone, tutaj akurat wybrałam Wam ten do różu, trochę tańsze. Są też takie cyrkonie od Kilis, myślę, że to może być spoko opcja, jeżeli szukacie właśnie teraz czegoś takiego, no bo gdzieś tam te imprezy letnie się zbliżają. No i też spoko cena 6 zł. Mamy też takie pędzle, ciekawie one wyglądają od Kilis. Są też pędzle w zestawie takie do powiek, mamy też bibułki matujące, też myślę, że w lato one się przydają. Ciekawa gąbka właśnie z kawą, ją też mam, muszę ją w końcu wyciągnąć. Są też takie malutkie właśnie gąbeczki od For Your Beauty, one fajnie tutaj pod oko gdzieś tam się nadają. No i ta gąbka, uwielbiam, sama ją teraz kupiłam drugą, pierwszą miałam w paczce PR, no i już wymaga właśnie wymiany, także kupiłam. Świetna jest, najbardziej miękka, jaką kiedykolwiek miałam. Są też puszki od Lovely,
I jest też gąbka od Eveline. No jeżeli możecie dołożyć te 2 złote, nawet złotych 50, nawet złoty 50, to wybrałabym tą od AA. Ta też jest ok od Eveline, ale tak miękki jak tej od AA to jeszcze nie miałam. Zobaczmy, co tam jeszcze w pielęgnacji słychać. I mamy na przykład płyny micelarne. Takie od Garniera, mamy też coś od Yope, jest też ten dwufazowy właśnie płyn do demakijażu oczu. Ja już tyle lat temu go używałam, cały czas widzę, że się trzyma. Mamy też coś od Mixy, mamy od Liren, jest też od Bielendy płyn micelarny, on jest największy i chyba najtańszy, więc jeżeli go mieliście, to dajcie znać, czy on na przykład jest dobry po prostu. O. Jeżeli szukacie czegoś do demakijażu typu olejek, to też są takie produkty. Na przykład Liren ma olejek, Manufaktura Piękna ma olejek, Ziaja ma mleczko, także tutaj też coś tam do wyboru jest. Spójrzmy na peelingi. Mamy tutaj AA Face It Peeling Gel Maska, czyli 3 w jednym. Jest też peeling koncentrat do twarzy z kwasem salicylowym od Isany. Myślę, że to może być fajny kosmetyk. Podejrzewam, że tutaj no, nie jest on żaden z drobinami, no bo jest z kwasem. Także raczej nakładamy i nie wiem, czy zostawiamy go jako serum, czy zmywamy, to trzeba by tam sobie zobaczyć. To trzeba sobie zobaczyć na kartoniku. Mamy też kwasowy peeling od Uzdrowisko. Mamy też peeling enzymatyczno-kwasowy od Taupy, także myślę, że to są najfajniejsze kosmetyki. No ale jeżeli jednak wolicie te drobnoziarniste, no to na przykład Liren też ma taki w promocji. Zobaczmy teraz typowo produkty do mycia twarzy. I tu mamy na przykład taką emulsję z glinką oczyszczającą i ja ją zaczynam teraz używać, także przy kolejnej promce powiem Wam, co myślę. Mamy też coś od Mixy, jest też Yope żel myjący. Mamy też bezolejową piankę od Uzdrowisko, balsam z Flafa, ja go bardzo lubię, przepięknie pachnie. Jest też olejek pianka od Liren, to mnie bardzo ciekawi. Mamy też żel do mycia od Biotanik, miałam taki zielony, on też jest w promocji i był fajny. Jest też pianka od AA, także myślę, że można coś tutaj wybrać. Te pianki od AA zazwyczaj są też bardzo fajne. Jeśli chodzi o sera do twarzy, to tutaj mamy takie fajne od Isany. Są też sera od Bielendy, to akurat nabliżająco kojące, ale z tej serii są wszystkie przecenione. Od Taupy mamy tę serię przecenioną Renew Me, podobno też bardzo fajna. Eveline też ma wszystkie właśnie te sera przecenione, tutaj akurat pod oczy mi się trafiło. Jest też serum booster od Bielendy, mamy też sera od Isany, tutaj jest wiele różnych opcji, to akurat arbuzowa mnie przyciągnęła. Jest też serum od Mixy, ja je bardzo lubię, fajnie nabliża, ono jest gęstsze niż zazwyczaj sera są. Jest też coś nowego, Soraya Elixir Młodości, to też zaciekawiło mnie bardzo. Od Yope też mamy coś takiego, serum twarzy z algami morskimi i to jest chyba kotek w ogóle na opakowaniu, także mega śmiesznie. Od Vianka też mamy różne sera, mamy też Ava Laboratorium, to akurat kwas epidermalny hialuronowy. I to jest bardzo ciekawy kosmetyk, nigdy nie słyszałam o epidermalnym kwasie hialuronowym. Pod oczy też coś jest, tutaj akurat Joskin, krem przeciwzmarszczkowy, krem pod oczy liftingujący ze śluzem ślimaka, też fajnie to brzmi. Bardzo ciekawy jest ten krem od Isany, zobaczcie, ta końcówka jest bardzo taka innowacyjna. Są też od Taupy te kremy z tej serii, właśnie Renew Me. Mamy też od Isany coś, jest też coś od Vianka, czyli polska naturalna marka. Mamy też rolony od Effectimy, ich jest też bardzo dużo. Pielęgnację twarzy kończymy oczywiście kremem i tu na przykład coś od Liren mamy. Mamy też od Eveline ultraaktywny odmładzający krem z SPF-em 20, więc też coś ciekawego. Pojawiają się już SPF-y i tu na przykład 50 od L'Oreal. Widziałam w tamtym roku, że królowała, także dużo osób ją polecało. Mamy też coś od Taupy. W takim opakowaniu myślę, że dosyć ciekawym. Eveline również ma SPF-ik 50 w dobrej cenie 20 zł. Jest też z tej samej serii po prostu krem właśnie regenerujący, odżywczy w dobrej cenie. SPF-ik 50 nawilżający w zielonym opakowaniu. Dajcie znać, jak Wam się sprawdzał, jeżeli używaliście. Też myślę, że dobra cena. Mamy też kokosowy krem od Eveline. Również dużo dobrego o nim słyszałam. Od Bielendy mamy coś dla cery naczynkowej typowo. Jest też bezolejowy krem od Uzdrowisko. Coś ciekawego, czyli lotion do twarzy rozświetlający, nawilżający od Hada Labo. Coś bardziej naturalnego, czyli Sylveco. Krem lekki, przywracający elastyczność, brzozowy, też dobrze to brzmi. Krem od Mixy przeciw niedoskonałościom, też całkiem niezła cena, nie miałam go nigdy. I czas na kosmetyki do włosów, maski i odżywki. I tu mamy taką galaretkę do laminacji włosów, też coś ciekawego. Są spraye, tu akurat wygładzający. Mamy coś nowego od L'Oreal, czyli odżywka wygładzająca. Jest też odżywka od Yope.
Mamy coś też od Ossi. Dajcie znać, czy ta firma się dobrze sprawdza, jeżeli chodzi o właśnie odżywki do włosów. Visplantis ma też bardzo fajną odżywkę, przynajmniej tak wygląda. Tutaj na pewno na plus jest to opakowanie, bo będzie się łatwo dozowało kosmetyk. Woda lamelarna od Neboa. No te wody lamelarne są fajne, żeby raz na jakiś czas gdzieś tam przed wyjściem sobie właśnie na te włosy nałożyć, bo rzeczywiście robią efekt wow. Mamy też taką odżywkę dosyć sporą, 270 ml od Heavy Pech. Są różne, tutaj akurat emolientowa. Mamy też maskę na przykład od Elbiotiki. Elbiotika mnie tutaj kusi, bo zobaczcie, dużo różnych ma teraz tych masek. Tutaj akurat intensywna odbudowa, więc dajcie znać, jak Wam się sprawdzają. Coś od Nature Box, 300 ml, więc też spora maska. Mamy też garniera właśnie z tej serii Hair Food. Ja te bardzo lubię, przyszła mi teraz nowa wersja, więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzała. Ta podobno maska jest świetna, ja się sama skusiłam, kupiłam kiedyś na promce i czeka. Także zobaczymy, już sporo rzeczy wykończyłam, także niedługo pewnie sobie otworzę. I teraz wszelkie sera, olejki, peelingi do włosów. I tu akurat takie serum do włosów od Elbiotiki do włosów blond, które ma też tonować. Ciekawa sprawa. Mamy też takie serum bez spłukiwania od LCF. Jest też serum na noc bez spłukiwania od Neboa. Ciekawa jestem, jak ono działa, czy trzeba jednak rano umyć te włosy, czy nie, no bo może ono gdzieś tam przetłuszczać? No nie wiem, dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, muszę zobaczyć, jak się je stosuje. Są też te sera różne od Bioelixir, mamy też takie serum do skóry głowy od Elbiotiki, serum spray przeciw wypadaniu włosów. To może być ciekawe, jeżeli będzie działało. Jeżeli to jest spray, to może być fajne i proste w aplikacji. Mamy też wcierki od Visplantis, wcierki od Neboa, peeling od Neboa używam, bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie i rzeczywiście nie jest jakiś za słaby, ale też nie jest taki jakiś bardzo mocny, że Wam podrażni skórę głowy, więc ja jestem bardzo z niego zadowolona. I jest też wersja enzymatyczna, ale tutaj już nie mamy tego fajnego dozownika, także ja jednak zostanę raczej przy tym właśnie poprzednim kwasowym peelingu. I to już wszystko w tym przeglądzie. Jestem ciekawa, co Wam się kończy, co będziecie teraz uzupełniać, czy jakieś korektory Wam się kończą, czy podkłady, czy jakieś produkty jednak do twarzy. Dajcie koniecznie znać. Jeżeli znacie też te kosmetyki, to dajcie znać, jak się u Was sprawdzały. No i cóż, ja Wam dziś dziękuję. Czekam na Was w komentarzach i widzimy się już niedługo. Pa!